Dzień ósmy. Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy objawił jej swój plan zbawienia, podobnie objawił swoje plany Józefowi poprzez sny, które w Biblii, jak i u wszystkich ludów starożytnych, były uważane za jeden ze środków, za pomocą których Bóg ujawnia swoją wolę. Ojciec Święty Franciszek. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Myślę, że każdy z was miał takie doświadczenie, że czuje, że moje życie jest jakieś niespełnione, jakieś wybrakowane. No nie jest tak, jak planowałem, nie jest tak, jak planowałam. Coś poszło mi nie tak. Są takie godziny, takie dni, takie wydarzenia, kiedy czujemy, że nasze życie nie rozwija się w takim kierunku, jak chcielibyśmy, żeby się rozwijało, ale jest zupełnie inaczej niż planowaliśmy. Są takie wydarzenia, są takie decyzje czy spotkania, po których mówię, coś nie tak miało być, jakiś defekt, jakaś wada, jakieś wybrakowanie. Po prostu odczucie niespełnienia. Można nawet całe życie swoje przeżywać jako niespełnione. Tylko pytanie bardzo ważne, wobec czego jestem niespełniony? Wobec kogo się nie spełniam? Wobec jakiej miary przeżywam swoje życie jako niespełnione? W stosunku do czego mogę być niespełniony? Bo przychodzi konkretna decyzja, podejmuję ją, ale ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, nie wiem, czy ja źle zrobiłem, kogo mam się spytać? Czy moje życie w dobrym kierunku się toczy, czy w złym? Kogo mam się spytać? Bo kiedy człowiek jest dzieckiem, nie ma problemu. Idę do taty, idę do mamy i się pytam, mama, dobrze zrobiłem? Tato, dobrze zrobiłem? I tato mówi, dobrze, dziecko, spełniłeś moje oczekiwanie. I dziecko jest zadowolone, ponieważ jest spełnione, ponieważ spełniło oczekiwanie rodzica. To bardzo ważne też, żeby rodzice przekazywali, że są zadowoleni ze swoich dzieci. Kiedy na przykład rodzic mówi, tak dziecko, spełniłeś moje oczekiwanie. Dziecko wtedy jest szczęśliwe, jest zadowolone, bo jest spełnione. No ale całe życie nie jesteśmy dziećmi. Przychodzi wiek lat 18, 19, 20, 20 kilku, no i człowiek emigruje spod fartucha mamusi. Przeprowadza się. Wychodzi za mąż, żeni się. I teraz człowiek wchodzi w dorosłe życie i kogo ja się spytam, czy moje życie w dobrym kierunku się toczy, czy nie? Kogo spytam? Przychodzi wiek 18, 19, 20, 20 któryś i człowiek emigruje spod fartucha mamusi. I to jest normalny proces. Nie byłoby dobrym procesem, gdybyśmy zatrzymali się na poziomie dziecka i cały czas się pytali rodziców, co mamy zrobić. Kiedy szedłem do zakonu, powiedziałem mojemu ojcu, wiesz tato, idę do zakonu Paulinów. Ojciec powiedział, ale jak, ale nie, do tych w białych kitlach? Nie za bardzo chciał, nie za bardzo mu się to widziało. Ale ja już byłem wtedy w kościele, byłem wtedy we wspólnocie, czytałem Biblię. I mówię, wiesz tato, bardzo cię kocham, ale ciebie nie posłucham. Do dzisiaj się nie spowiadałem z tego, że nie słuchałem ojca, ale nie musiałem. I mówię swojemu tacie, wiesz tato, bo nie jest napisane, słuchaj ojca i matki, ale czci ojca i matkę, więc nie posłucham ciebie, choć cię kocham, choć mam dla ciebie cześć. I nie posłuchałem ojca, bo ja nie muszę słuchać rodziców. Ja mam słuchać Boga, ale mam rodziców czcić. Ileż małżeństw się może rozbijać z tego powodu, że ktoś nie umie się oderwać od mamusi, nie? Facet ma żonę, facet ma dziecko, ale cały czas idzie do mamy. Mama, dobre skarpetki dziś włożyłem, a mama mówi bardzo dobre, tak? I to on nie umie już być ojcem, nie umie być mężem, ponieważ nie przestał być synkiem. Więc kogo się mam spytać? Mamy, taty, czy moje życie idzie w dobrym kierunku, czy w złym? Dlaczego to mówię? Bo wielu ludzi żyje w ślepym pędzie, nie myśląc o tym wszystkim, myśląc tylko, co zjedzą, co wypiją, jak się ubiorą. To są ważne wartości, ale nie są istotne wartości. Kogo się spytam? Mówię to dlatego, ponieważ Józef słyszał słowa anioła i co chwilę jest napisane, żeby się wypełniły słowa Pisma. Dlatego nie pytaj się innych, spytaj się Boga i słuchaj, tak jak Józef.
Bez przerwy, jak refren, jest tu napisane w tej Biblii, żeby się wypełniły słowa Pisma. Anioł przychodzi do Józefa, cytuje mu Izajasza, żeby się wypełniły słowa Pisma. To Słowo Boże ma się wypełnić w Twoim życiu, więc pytaj się Boga przez Biblię, jak masz żyć, tak jak Józef.